Kacper, jakie jest hasło Agrekolu? Rośliny lubią Agrekol. Bardzo dobrze. I tak wygląda Polska w kwiatach w Bieliczce. Zabawa ruszyła, fontanna nas trochę zagłusza. Tam jest firma Poland, tak troszeczkę z boczku. O, mniej więcej tak wygląda zabawa uczestników. To są podłoża ogrodnicze Marty Kronen. Proszę powiedzieć, głównym składnikiem tych potraw. Święte pytanie od głównego prowadzącego. Pierwszego służy mydło potasowe. Co możemy robić z tym mydłem potasowym? Dobrze. Po pierwsze możemy myć. Jak mydłem, to możemy coś myć. Najczęściej myje się donice z zeszłego roku. Tu jest narzędzia. Tak. Można też dodawać do wody mydła i opryskiwać na przykład mszyce, ale tylko wtedy, gdy opryskujemy same owady. Okej. A możemy dodawać również do cieczy roboczej. Wtedy on zniszczy. Lepiej przylega środek chemiczny. Dokładnie. Ej, uśmiechnij się. Pytanie dotyczące agrobłókni szczupujących. Jeżeli chodzi o agrobłókniny te przeciwpastowe, czym jest najlepiej zamocowanie? Szpilkami. Co można zrobić z kwiatów jadalnych? Co z kwiatków jadalnych możemy? No, z dyniowych kwiatków możemy. Dobrze. Dobrze. Dobrze, ale ile jest kwiatów jadalnych w ofercie Polan? O, to jest dobre pytanie. Strzelamy. Ja strzelam. Dobrze, wygrał pan prawo do posadzenia własnych kwiatków. Są tam też jadalne. Nawóz dokładnie. Jest nawóz, który zależy od tego rodzaju. Może być korzenia, może być glinka. To już jest wymagania. Bliżej pani ma? Najbliżej, tak? Dobra, no to super. Dobra. Tak jest, proszę Państwa, to już jest końcówka sezonu i kwiaty są przekorzenione, wreszcie ziemia się ciepła zrobiła, korzenie ruszyły. Tutaj pani wybrała sobie przepiękną lobelię, bardzo dobrze. Co, no pewnie, taką begonię może piękną. A ile kwiatków już pani posadziła w tym roku? Brak jest słów. Brak słów, dobrze. To co tam wybraliśmy, popatrzmy sobie. Lobelię, petunia piękna. I begonia. To są kwiaty ufundowane przez Polan w Krakowie. Piękne naprawdę. Nie wiem, czy z nich nasion, ale te petunie to możliwe. Aha, super. Okej. Okay. Podobała się pani zabawa? Fajna, fajna. Sama to nie było. Dokładnie. Babek z Piasku wystartują. Przedstawcie się. Piotrek i Paweł? Dobrze. Który jest starszy, który jest młodszy? Ty jesteś starszy. Dobrze. Zadaniem waszym jest zrobienie trzech babek z piasku, właściwie z podłoża ogrodniczego. Start! Proszę bardzo, robimy. Kto pierwszy zrobi, wygrywa taką sympatyczną ziemię uniwersalną. Kronen. Babki muszą przypominać babki. Trzecia. Jest! Jest, jest, ja zaliczam. Piotrek, zostałeś zwycięzcą konkursu. No, to jest nagroda dla ciebie. Pokaż wszystkim. Paweł, to jest dla ciebie nagroda pocieszenia. Bardzo proszę, taka sama. Pokażcie. Jest. Super, no to proszę się nie spieszyć. Uwaga na ręce. Ja się źle nie myślę. Najgorsze są źle myślę. Edyta wygrała 24 do 18, takim sekatorem działa. Dla pani jest nagroda pocieszenia, proszę się uśmiechnąć. Niestety nie taki sekator. Słowo się rzekło, proszę bardzo, kolorowa motyczka. Też będzie pani zadowolona. Przabrowników. Do wygrania są narzędzia ogrodnicze, ufundowane przez Agrekol, a konkurs polega na tym, żeby jak najszybciej trzy kwiatki posadzić. Bardzo proszę, start! Wyciągamy z doniczek, nie ciągniemy, tylko obluzowujemy. O tak, dobrze, 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 dobrze. I wyciągamy, szybciutko, stawiamy.
Tak, żeby równo były. Jest! Chyba kolega podniósł, chyba brat podniósł pierwszy. Nie wiem, to egzekwo jest, dobrze. To w takim razie salomonowy wyrok. Kto pierwszy, to tak. Narzędzia, bardzo proszę. A tutaj dla ciebie, proszę bardzo, ziemia, kronen. Pokażcie nagrody, pomachajcie. To była konkurencja sadzenia roślin. Uwaga, start, bardzo proszę. To są różne techniki. Już. No, podgonili trochę, ale tutaj mamy zwycięzców, bardzo proszę. Poprosimy o nagrody. Oto jest główny sponsor. Gratulujemy. Zapraszamy do stoiska nagrody. Dobrze, czy mamy jakieś nagrody pocieszenia? Jeszcze będą czapeczki, zaraz poproszę. Proszę, podejdźcie po nagrodę pocieszenia. Oj, coś się dziecko, chyba Lizak się przewrócił. Wie Państwo, ja mam inne obowiązki. Uczestników, którzy zakończyli szczęśliwie konkurs rozwijania agrowłókien i kompozycje, proszę bardzo, lobelie, begonie. No i super. Gdzie wylądują kwiatki? W ogrodzie. W ogrodzie, jeszcze dzisiaj. Niestety niedziela, ale dzisiaj wylądują w ogrodzie. Znaczy, jeżeli to traktujemy jako relaks, to niedziela może być. Tak, zdecydowanie. Dobrze, tak. Możecie Państwo pomachać. Na YouTubie będzie pod hasłem Polska w kwiatach Wieliczka filmik. Dziękujemy bardzo, miło było. Tam pytania były trudne? Nie. Zdecydowanie przyjemne i na czasie i znane. No super, to może do Wieliczki jeszcze wrócimy. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Podobała Ci się zabawa? Tak. A dla kogo ta kompozycja? Dla Ciebie czy dla mamy? Dla całej naszej rodziny. Super. Znasz kwiatki, które posadziłaś? No nie za bardzo. Aksamitki, petunie, begonie i lobelie. Cześć, miło było Cię poznać. Dziękuję, do widzenia. Twoje? Krzysztof. Joanna. Jak się podobało? Bardzo się podobało. Bardzo lubimy program oglądać Rok w Ogrodzie. A, miło mi, dziękuję bardzo. Bardzo miłe i porady są tam bardzo fajne. Super. Petunie dzisiaj obstawiliśmy, rozumiem.